Czarownic, a konferencję poprowadzą dla Państwa Natalia Kopol i Białość. Proszę pytanie, kiedy i w jaki sposób narodziła się koncepcja całego spektaklu? W sumie chciałam właśnie takie połączenie, chciałam zrobić coś nietypowego, coś baśniowego, żeby to tak ładnie, że tak powiem, estetycznie powiedzieć. No a potem właśnie wyszło to myślę, że też ze względu na tą taką czarną magię, którą właśnie jest to ta współczesność i to, co nas otacza od społeczeństwo w dzisiejszych czasach, no i to myślę, że to się takie coś zrodziło. Tutaj właśnie dużo takich rekwizytów zostało ustawionych i jak to zebrałeś? Ogólnie długo to trwało, wygląda to świetnie, naprawdę. No to było zbiory z naszych domów. Allegro i zdanie ekspresji wszystkich. I z Haszoka. I super lud przesnowca. No to rzeczywiście czarna magia dosyć, ale kwestia jest jeszcze doboru muzyki. Tak. Kto jest odpowiedzialny za muzykę, bo naprawdę robi wrażenie. To było tak, że w sumie ja tak wybierałam te takie początkowe kawałki, potem w sumie mówiliśmy, Wika mi też dużo wysłała, potem to Adam wybierał, co tam mu się podoba, więc w sumie to była praca wspólna. Tam też trochę, że tak powiem, niszczyliśmy tą muzykę w pewnych momentach, żeby było tak, przełamać scenę. Jeszcze takie pytanie do aktorów, jak było... Jak przygotowywaliście się do swoich ról? Czy to było trudne zadanie, czy... Nie, no ja taka jestem, tak samo jest. Ale dobrze, czy... Ja się przygotowywałem dobrze. Ja. Teraz czas na pytania z publiczności. Czy ktoś ma jakieś pytanie, które chciałby zadać? Nikt? Okej. Okay. Pytanie. Dlaczego Ola jest niepomalowana? Jestem? Ale jakoś tak strasznie nie pasujesz do reszty, mam wrażenie. Nie pasuje do reszty, jest. Wezywasz się tam, co jesteś objętą? Nie widziałeś jej w pełni. Po prostu nie chciało ci się, że coś nie powiedziałeś, że ci dopiero przyszłaś. Nie, po prostu jej postać jest całkiem inna niż nasza, ona nie podchodzi do magii, tak nie podchodzi. To jest każda inna czarownica. Generalnie oni mnie wywalili ze sceny, w sensie ja musiałam wyjść, nie? I musiałam wtedy na własną rękę tu się dostać. I nie dosyć nie zdążyłam się domalować. Znaczy jedyne jest kwestia... Kwestia tego, że ja po prostu mam średniego skilla i nikt mnie nie chciał pomalować, więc kropkę szybko zrobiłam i... No, ja nie ukrywam, no ja nie mam czasu na makijażu, nie? Ja mam takie pytanie, kto się zajmował tym całym ruchem scenicznym, który się działo? Ale czy to też jest twoje dzieło, czy to bardziej Adam? Bo chciałam powiedzieć, że to bardzo fajnie było wszystko zgrane i bardzo mi się podobało. Nawet nie tyle te fragmenty, które byliście wszystkie razem, ale też takie chociażby przejścia i tak się wszystkie poruszałyście na scenie bardzo. No to w sumie jest praca moja i Adama i jeśli chodzi o takie taniec i o choreografię, to w sumie muszę podziękować strasznie Adamowi, bo to wyglądało mniej więcej tak, że ja mówię, Adam, ja nie wiem, jak ja chcę, żeby to wyglądało, ale ja wiem, co ja chcę. Ja czytałem, że myślałem. I Adam to zrobił, co ja chciałam, więc super. Nie wiem, domyślcie się. Czy jeszcze jakieś pytanie? Słuchajcie, ja może nie tyle pytanie, ale po prostu powiem jedną rzecz. Było powiedziane w spektaklu, że magia nie istnieje. Ja wam powiem z całego serca, że ja się z tym nie zgadzam, bo mnie oczarowaliście. Złodziejski batory, nie? Złodziejski, to się już przeraża, wszystko ginie. Przy okazji apel o słoikowe jury w coś ciekawego. No. Słoikowe jury. Jeszcze jakieś pytanie, opinia? Jeśli nie, to dziękujemy.